Cześć, witajcie! Z tej strony Mafiasolec, a ja witam was w kolejnym odcinku z Farming Simulator 2015. I nareszcie jest to pierwszy odcinek na Polusiowo V7. Ze mną oczywiście jest Brączek. Siemanko. Adaś. Cześć. I Tanas, mój oborowy. Siema, siema. I ogólnie nie ma z nami Arka, ale to zaraz wszystko wyjaśnimy, wszystko poopowiadamy. Ale wreszcie się udało, ogólnie czasami mogą być lagi, tak? Ogólnie też dzisiaj 3 kamerki, zobaczymy czy to wszystko będzie się zgrywało, bo mówię, od czasu do czasu są lagi serwerowe, czasami też jak jest nałożenie tutaj maszyn bardzo wielu, to też potrafią być lagi. No to tak, chłopaki wyśleć to chyba na swoje gospodarstwa, bez żadnego takiego gadania, a my z Tanaskiem zrobimy takie małe prowadzenie. Ogólnie tak, Arka nie ma, bo urwał kabel od internetu, kurwa, to już wychodzę przez furtkę we dwóch. Tak, przeskoczyło, bo nie mogłem wyjść. Dobra, dobra, na razie tak, ja ale kurwa kabel od internetu, no i niestety nie mógł być, on miał być z Adamem, dlatego że oni mają to duże gospodarstwo, na które tam na pewno kiedyś padniemy po obornik. I teraz tak, zapraszam też od razu, ogólnie tak, sobota dzisiaj, wieczór postanowiłem, że będzie ten odcinek, uda mi się mam nadzieję, że będzie na sobotę, Brączek będzie na niedzielę, Adam na poniedziałek, później wtorek, środa i czwartek znowu, tak będą dwa razy w tygodniu po 3 odcinki. I teraz no co, bez zbędnego gadania, każdy oprowadzi na swoim tam filmie swoje gospodarstwie, także my zaczynamy tutaj może od naszych maszyn pociągowych. Zaczynamy od naszego wspaniałego Ursusa. No tutaj słowa uznania dla Arka, bo naprawdę no to co zrobił to jest ten zajebista sprawa, czekajcie, ogród głęboko penetrujący testowany na Adamie, tak, również tutaj jest jego autorstwa. Także no 160 koni Ursus będzie dawał spokojnie Radek. A teraz Matka, Tanas, śpiesz? Teraz Tanas otwórz te jedne z naszych wrót. A żeś tu chyba zębami za klamkę złapał, powiem. I teraz otwieram się tutaj wspaniały John Deere, to jest John Deere 6810. Oczywiście, o Tuza, weź tu mu Tuza opuść, bo kurde, po biciu na serwer się nam zamknął Tuz. Ale ładny strój, od razu żeś się przebrał. No i co, i mamy tutaj jeszcze kombajnik, ale kombajnik to dopiero, wiecie, tam żniwa, to będą, o Jezu, za czas, bo zaczynamy ogólnie od wiosny. Każdy tam swoje pola ma już wybrane, rozpisane. Ogólnie kombaj Deutscha, naprawdę zajebisty, Arek też przerobił. Nie wiem, wyjedziesz na nas? Wyjedź, to możemy pokazać. Żeby już nie było. Ogólnie tam jeszcze kilka maszyn będziemy dokupować w trakcie sezonu, bo czekamy też na może coś lepszego. No mówię, no Deutsch zajebisty, Arek naprawdę się postarał, myślę, że dość fajny, mały, zwinny, zwrotny. Header stoi tam na podwórzu z tyłu. Dobra, możesz wjeżdżać. I teraz tak, no lecimy od tej strony, to mamy Amazonkę, siewkę, tutaj mamy do Big Bagów taki podnośnik dość fajny, opryskiwacz przerobiłem, dość fajnie też wyszedł nawet, same teksturki się poprzerabiało, ale też fajnie wyszło. Tutaj mamy agregat, który zaraz będziemy korzystać, bo jedziemy na pola wszystko ruszyć, gruber, wały posiewne, tutaj jeden z naszych maszyn do karmienia krów, mamy tutaj kuna, tego, kurde, paszowóz. Tutaj siewnik naprawdę też, Arek fajne teksturki dopierdzielił i naprawdę super to wygląda. Także w następnym odcineczku będzie właśnie siew, no tutaj tak jak mówiłem wózek wraz z hedrym. Samasz, kosiarka, tutaj kolejny do karmienia naszych krówek, przyczepa na bele oraz na big bagi. Tam RCW stoi, Wajdemanko oczywiście tutaj do obory naszej, do kiszonki, do obornika. No i tutaj nasza beczka forsznita oraz joskinka. Na resztę maszyn zobaczycie jutro u Brączka w odcinku. A my co, bierzemy swoje maszyny i lecimy. Chłopaki, a wy co tam, jak już wszystko bierze? Ja już jadę. Lecę na pole. Dobra. O kurna, Brączek już tam widzicie, no już taka kurwa, żeś tu zaspoilerował, widzę. Dobra, my już siadamy w Ursula. Ja no nie wiem, czy zauważyliście, że jest ten mod do odbijania kierunkowskazu? A nie wiem, nie zauważyłem. Ja biorę ogólnie gruber. Polecam. Ja będę tutaj próbował to błoto rozciągnąć w tych najgorszych miejscach, a Tanas, mordeczka, weźmie agregacik. Czekajcie. O, dobra. Myk. Ogólnie tak, ludziska na samym wstępie. Bo jest pełno komentarzy, że mapa nie działa i w ogóle. Tak, po pierwsze musicie mieć patcha tego najnowszego, czyli 1.4.2 chyba. Z tego co się nie mylę, o kurne, ale lagi złapały, poczekaj. No, trochę. O, dobra, puściło, mówię, od czasu do czasu, o kurwa. Poczekaj, ping mi skacze jak skurwysyn. Dobra. Jaki macie? Miałem 90 przez chwilę, teraz jest 30, także jest okej. Dobra, 40, my lecimy na... Kurwa, co jest z tym pingiem, skacze jak pojebany. A jak jemu kogut, patrz. Nie, jedziesz za mną gdzieś? Na jo. Ty wyłącz tak koguty.
Wyłącz. Ja już wyłączyłem. No wyłącz ten. Thanas. Koguta nawet nie dotykałem. Czekaj, wprawdzie to ty już się możesz tu, albo ja też się tu wbiję. Wbijaj się od razu tu w pole. Dobra, dawaj, wiążę pierwszy. Ja tu już rąbnę tam sobie. Tam dalej musisz jechać. Jo, ja pojadę już tam rozciągnąć to błoto, bo teraz będzie tutaj już uprawiał podsiewy ogólnie. I mówię, no kurwa, masakra, bo... Ej, faktycznie, skacze mi ten pin jak skurwysyn, 150 pingu mam. Wiem, ja mam 30. Nie wiem czemu. Ale już tu jest dobrze, mówię, w pewnych momentach na tym. Na mapie mi skakało, jak blisko was gdzieś byłem. Mówię, tak John Deere zakopał tutaj na tym polu, że masakra. Ale idzie. I ogólnie tak, teraz musicie nie, musicie mieć tego najlepszego patcha. Następna sprawa to taka, że nie wypakowuje się mapy, bo mapa już jest w Zibią, wystarczy tylko wrzucić pobraną do moc. O kurwa, ale lagi, ja pierdolę, siny jestem, nie? Mam nadzieję, że to się ogarnie kurwa z jakimś czasem. Mam też szybszy internet, bo nie chcemy się co by było na tamtym internecie. To by była masakra. Już się boję. Ja nie, a teraz nie mam lagu, się jakoś ogarnęło. Nie wiem, może dlatego też, że nagrywam to, ale no, nie no, wprawdzie co ma ping do... Ja na razie nie narzekam, na polu nie mam lagu. Nie wiem, dziwne. Ja na gospodarce nie wiem, a teraz mam, nie? Ale no dobra. Miejmy nadzieję, że to trochę tam ustanie z pewnym czasem. A siedzisz w środku, czy... Nie mamy wgrane tego Real Terrain, nie? Nie. Znaczy, widzę, że... Real Terrain? Nie, znaczy mówię o modzie orki, nie? Nie mamy, nawet nie, lepiej, bo... Poskakały strasznie tak, maszyny często. Bo on niekiedy tak fruwa, że masakra, ale ogólnie, bardzo fajnie mi się orze. No ogólnie to ten, no mówię, teraz mogą być lagi, no ale chcemy, żeby ta seria była zajebista, bo w końcu no też inaczej by było ludziska, uwierzcie, jakby było tak, że mamy na przykład jedną mapę i jedno gospodarstwo i do tego są same maszyny, że wiecie, od jednego gospodarza to też by było tego mniej i każdy by jednym ciągnikiem, tak, mamy 6 ciągników, 3 kombajny, to jest już 9 takich maszyn, no, które zawsze no, najbardziej lagują, teraz do tego każdy ma swoje maszyny jeszcze na gospodarstwie, no to nie ma się co dziwić. Ja mam nadzieję, że następnym razem coś się polepszy, bo kurde, no naprawdę, teraz mam dziwne te... Wcześniej jak nie nagrywałem było... Jeszcze moglibyśmy zrobić tak, że... Maszyny tylko na odcinek by się kupowało, te, no, które są potrzebne. No to też właśnie, no będziemy się zastanawiać, żeby ta seria wyszła nam jak najlepiej. Na razie to zakopałem się w błocie. Tak też by można było zrobić, że tylko maszyny się kupuje, te, które są potrzebne na odcinek, no. No ogólnie chyba będziemy musieli jeszcze holkopaki wgrać, bo tu może być ciekawie później po jakimś czasie. Ja się tak fajnie na błocie zawiesiłem z moim pługiem, że masakra. Ale zarąbiście się orze. Polecam. No tak, gadam tutaj, patrzcie na górce, nam fajnie tutaj ora. No mówię, no czekaliście na tą serię bardzo długo, my ogólnie dwa dedyki aż kupiliśmy. Pierwszy dedyk to była w ogóle masakra, mody nam nie chciały kurwa tam w ogóle się zgrywać, były takie lagi od modów, że to była jakaś masakra. Ale jak wczoraj chłopaki kupili drugiego dedyka i praktycznie można powiedzieć, że... Oichu. Się udało, co zakopać. Adam stoi. Adam się zakopał. Stanął. Ty! Ja tyś. Ja pierdziele, jak stanąłem. Odczep tak... podam w puk. Nie, no nic to nie da, co nie? Czekaj, bo ja nie mogę wyjechać, ja pierdzielę. A my nie mamy teraz... Jak hola nie ma, nie? No właśnie, hola nie ma. Nie mamy hola chyba. Thanas przodem będziesz musiał podjechać i mnie chyba puknąć. Dobra, obczaję. Weź tu podjechać, Krzychu. Dobrze, mam obciążnik, to mógłby mnie też ktoś do tyłu lekko pisnąć. Ja tu idę zobaczyć, co tu się w ogóle zastanęło. O kurde, ty to fajnie wpadłeś! No, u mnie to o tak Jezu. Się... O Jezu! Zobacz, jak on wpadł zarąbiście. No. No dobra, to ja podjadzie tu ktoś może. Adam, ośki tylko nie zerwi. Nie, nic nie robię nawet, tutaj czekam na Thanasa. Thanas, podjedziesz na górę. No. Ty, kopię się, Krzychu! Ty, Krzychu, żeby... Stoję! No nie wiem... Kurwa, dwoje się utopiło, to jeszcze obciążnik mnie wpierdolił się. Dobra, to ja idę po swojego, może moim jakoś. Czekaj, jakoś tu może spróbuję wyjechać. Ja pierdzielę. Ogólnie odcinki powinny być tak po 20 coś minut, nie? Ej, ja nie pierdolę. Co, obaj wpadliście, co? No bo obydwoje wpadliśmy, ty Brączek, ale nie wiem jak my się wyciągniemy teraz. Ale... ale się... Ja mam tego, ja mam tura przy swoim, to może... Turem tam cmyknę wam coś. Weź, ja ci wsiądę w tego John Deere'a, żeby ci pomóc jakoś. Ja pitole, ale wpadka, nie? No, ale myślę, że na początek serii bardzo fajnie. No nie dziwię się, no Adama to idealo wpadł. No mój to tak, jak mój to tak utopił się jak w realu, co nie? Czekaj. Ani w tanie we w ten. Serio aż tak? No, chcesz to zobaczyć, jak pięknie się utopił, nie? Ja nie mam czasu, ja muszę orać. O, do kogo mam? Ja najpierw jechać. Adam. Wyjechałeś? Czekaj, spróbuję to przeorać, to bo to jeszcze... Ja pier... Co się dzieje, ty? Ten zaraz, on zaraz wpadnie drugi raz. Czekaj, ja muszę tutaj tędy jechać. Czekaj. Na około.
do was. Dobra, wy też... ci to, dobra. Ludzie. Ej. Co? Wy też siedzicie, co nie? No musisz mi tu, musisz mi pomóc, nie? Gdzie wy, jak wy do was tutaj dojechać? No dojeźdź tutaj przez zaraz za tym. My wiesz na którym polu. Ale jak było to pryska, nie? No silny. Pryska jak cholera. Wstał ujebany mam wszystko. Ale jakiś... Dobra, nie wiem, jak dojechać do was. Ja pierdzielę dwóch żeśmy, no mówię, zapomnieliśmy o praktycznie na pierwszym odcinku, że bardzo ważnej rzeczy o holu. Adam już jadzie. O ty, żebyś się nie pierdolił, ty, w lesie tu. Nie, no nie przesadzaj, no. I do dobrączka, zobaczcie. Dobra, idzie, błoto mu pryska spod kół, rzuca, kurde. A tu, tutaj mnie rzuciło trochę. Czekaj, ja nie wiem, jak ty masz to zrobić, ale... No mam tego tura, to może jakoś przesunę lekko powoli. Prączek co robi, patrz, kurna, dziot. Czekaj, tu jest to do tyłu jak... chyba. Dobra, lecisz do was, oposzki. Witam, dobrze ta orka idzie, a weź za gruber weźmie, tak smyknij. Do, od tutaj, od przodu. Jakby. Czekaj, czekaj, że ja muszę tutaj za zawał lekko puknąć, co nie? O. Dawaj, dawaj, dawaj. Powoli, powoli, żeby ci wału nie urwało. Się kupi nowy, weźmiemy z małego i damy tobie. O. Poszli. Krzychu, patrz, patrz, patrz. Uciekaj, dobra, uciekaj. Wyjeżdżaj, wyjeżdżaj, ja go tu podniosę, o, może Ośkę. Dobra, ja uciekaj, na Thanasa. No i widzicie, no, że jest właśnie ta seria, że ta pomoc sąsiedzka, no to naprawdę to będzie współgrała. Tylko mówię, będzie hol, to będzie znaczy, fajnie. Zobaczymy, jak mój teraz Turdzia współgraje tutaj z Thanasa John Deerem. On tylko sam nie wpadł. Ole klaki ci się ogarnęły, czy nie? O, poszli. Ale podniosek, bo to były takie, że po pół minuty mnie trzymały. Ale teraz się ogarnęły. Nie wiem, czemu jak wy jesteście blisko, to mi nie laguje. Jak wy jesteście daleko, to mi laguje. Tu pompa. Dobra, ja o, uciekam tak, no. Znowu zapały, kurwa, ten zapeszył. No, lepiej nie zapraszaj. Ty, a ty, Adam i Thanas, coś macie lagi? Takie trochę są, ale... Takie małe, ale... Ja nie mam żadnego laga. Może być dlatego, że ja też nagrywam, nie? No zawsze to coś trochę na pewno będzie dawało, nie? Nie wiem, ja nie mam żadnego laga, nic, kompletnie żadnej ścinki. Ja teraz nie wiem, jak ja mam to błoto rozciągnąć, bo chcę mi się tego pozbyć. Żeby w nowym sezonie, wiecie, się już z tym tak nie babrać za bardzo. Ale tu cisną mnie. Dobrze, mamy karczę na podwórku. Będzie myć. No, myją, myją, będzie. Ej, Bolek, jak, a jak ci kierownica działa? Jak w środku jedziesz, to ci tak kierownica w środku przeskakuje, czy nie, normalnie? Nie, normalnie. A czemu mi przeskakuje? Wyłącz sobie tą kamerę przód-tył. Control 5, Control 6. A to nic nie da. Da. Ja tak miałem jak? W kombajnie na lagach. Control 5? No, lewy Control i Control 5, Control 6. I wyłącza się kamera, jak jesteś na ciągniku. I powinna ci przestać skakać. Ale ja... Ale ja nie mówię o skakaniu. Znaczy tak przerywa. Przód tył, przód tył. Nie, ja mówię o tym, że jak kierownica się skręca w środku w ciągniku, no, to tak przeskakuje. Serio? To nie, to ja nie, tak nie, nie tak, że ta kierownica w ciągniku nie chodzi tak płynnie. A, o ja to tak... ci chodzi, a to mów, to ja też tak mam. No, no to... Nie, ja po prostu to wygląda jak w starym Ursusie, nie? Także tutaj nie widzę żadnego problemu. Adam, po prostu musisz ten, opuszczać przód tył i ono wyjdzie z tego błota, on da radę sobie. Jo. Boleka, jak tam paliwo? Ty wiesz co, nie, 148 litrów, także spokojnie jeszcze dam radę sobie tutaj to zrobić. A myślę, że fajnie jakoś nagrać takie odcinki po pół godziny z tego, bo ale to zobaczę, mówię, pierwszy odcinek to zależy jak... Myślę, że jak się potem to rozegra, to można to zrobić. No, bo mówię, jak są lagi i ja nie wiem, czy kamerki ja w ogóle dopasuję, nie? To też, żeby nie było, że kurde nagramy trzy kamerki, a nic z tym nie zrobimy. Zaprzyjadę teraz w tę stronę. Dobra, ja ogólnie już prawie ogarnąłem tutaj błoto. Mówię, Thanas bardzo mi się przyda, no bo z racji tego wziąłem Thanasa, bo jak ja mam, wiecie, krowy, muszę więcej, mam sianokosów i wszystkiego. Więcej mam pracy takiej polowej, więc mi się przyda. Broczek zamówił, że chce sam. No a Adam, no bo ma większe gospodarstwo, no i też będziemy brać od nich ten obornik, to będzie musiał ktoś nam go ładować. Dobra, to ja Thanas na razie na kolejne. Sam zostałem, więc tylko Arek wrócił. Ja tu zobaczę, co sobie Thanas właśnie robi, ale ładnie tu idzie. Kurde, naprawdę ten... Obożenie to. Ten agregat jest naprawdę super. Mega, mega. O kurde, widzicie sami, jak od czasu do czasu są lagi. No ale... Z tyłu myślę, fajnie mnie tutaj na tym błocie, że nie będziecie tak bardzo... Tak, jak chcesz to wbijać, drzwi otworzyłem. A no faktycznie, ty, ja idę do ciebie, poczekaj. Patrzcie, jaki zajebista sprawa, nie? Ja sobie mogę na schodkach tutaj stanąć u Thanasa, nie muszę wchodzić. Co Thanas u ciebie? A czemu trzepiesz gruchę znowu? Za każdym razem, co ja do niego przyjdę, jak nie w kombajnie, ja nie wiem, to się bez... No nie, ale w kombajnie to tak bez precedensów tam cisnął sobie. Wysoko penetrująco było. Ładnie, ładnie, fajnie, fajnie tutaj na obciążniczku. Dobra, to ty tu... Odwraca cię do Ursusa. Ty tu rób, ja spadam sobie do... A jak poszedł tak szybko? Czekaj, nie, ja tu na dwójce wyjdę, bo mi kurde ta trójka właśnie wskoczyła i dlatego. Dobra, ja lecę sobie na kolejne pole, może trochę lagi ze mnie zejdą.
Ja pierdziele, co się tu dzieje, masakra, nie? Co się dzieje? No ja mam takie ściny, że to jest coś niewiarygodnego, nie? Mam nadzieję. Prawda? Bo tutaj widzicie, już trochę Thanas ruszył, to już inna ziemia jest, inny kolor ziemi. O Boże, ja jadę i co 10 metrów mnie pokazuje, nie? Ja nie mam żadnej ścinki, ty co ty gadasz? No ja nie wiem, to może dlatego, że ja nagrywam. Nie wiem, a później wyłączę się... Bo ci cimność robi. O ja pierdolę, ja nie mogę jechać, nie? Zobaczymy. Ciekawy jestem, jak wy będziecie nagrywać, czy u was będzie tak, czy nie. Mówię, ja muszę, nie wiem, grafikę jeszcze zmniejszyć, ale nie, już medium to później jest low tylko. Nie no, tam to już nie ma. Ale to nie jest wina tego grafiki twojej, tylko wina internetu tylko raczej. Tylko jak kurde wcześniej byliśmy, to ja naprawdę zero laga miałem, to wy mieliście bardziej niż ja. Bo ja mam stałe 60 FPS-ów teraz, nic, żadnych spadków. Ja też mam stałe FPS-ów 60. Ja mam na razie 55, więc to jest wina. No a jeżeli nie masz spadków FPS-ów, tylko ci ścina, no to jest wina ewidentnie tego, internetu. Mhm. Dziwne. A nie siedzi ci ktoś tam, Klaudia nie ruszuje? Klaudia nie ma w ogóle, wyjąłem jej ten. Ja pierdolę. Wyjął jej kabel od topiłem się w lesie, nie? No nie pierdol! Teraz mnie wypierdol. Ej chłopaki, wpadłeś no. Któryś mnie popchnąć, kurwa? Pamiętacie? No ja znów mam jechać John Deerem? Mąkę, co tam jest, wiecie. Ej, mam znów jechać John Deerem? Nie wiem, może stoję znowu. Któryś puknąć, to tylko od tyłu lekko. Gdzie ty brączek robisz w ogóle? Na 16. 17, sorry. 17 jest moja? Wiem. Ty, weź tu Thanas podjąć. Ja pierdzielę, to było to jakoś trzeba ten. Gdzie ty jesteś w ogóle? Wiosna, no kurde, mokro jest. Pamiętasz to, co się jedzie na to pole tam, na pole numer 6. Tartaku, na pole jo? Numer 6, no około tartaku. Ja tu czekam na wiastku. Ja pierdzielę, sino ty. Muszę ci zamknąć burwę. No to teraz mam 30 tych. Pingu. Jest spoko. A mówię, a momentami jak mnie złapie, tak mnie trzyma i urywa, że ja cię kręcę. Ja nie wiem, ja takich problemów nie mam. Nie wiem, zobaczymy właśnie jak będę sobie grał bez nagrywania, nie? Jeśli nie będę miał, to będzie trochę lipa przez to. Dobra, widzę, że już Thanas to już kurwa piątkę zarzucił chyba, tylko żeby cię wyhamulował tu. Ani puści ręczny. Nie, zero, jakiekolwiek ścinki, jak zmieniłem ten grafikę trochę. Bo jednak jak było tych maszyn trochę kupione, to jednak były te spadki FPS-ów, a tak jest okej. Okay. Trochę do przodu mnie tylko puknie tam, wiesz, powoli. Wiesz, że masz bałek z tyłu podnosić? Co? Bałek z tyłu możesz podnosić na myszkę. Dobra, dzięki ty, poczekaj, ja zobaczę, że tu przemknę w ogóle. Masakracja, nie? A i ogólnie ten, jest kilka błędów na mapie, no bo mówię, ją wydaliśmy strasznie szybko wtedy. Na szybko praktycznie ona miała wyjść dopiero po testach. Nie zdążyliśmy żadnych testów. Tam mówię, no tą trawę się pousuwa, na pewno bramy są do poprawienia, bo w MP się nie przesuwają. To właśnie tam rozkminiam i jeszcze... Dlatego u mnie brama niestety rozwalił się zamek, no i taki finał. No. I jeszcze będzie na pewno z piecem. No zaskakujące, jadę w tym kabinie 60 FPS. Coś nie, ale jest z piecem, bo wszystko suszy, jest wszystko zajebiście, bo aż byłem silny, bo dzisiaj sobie to przetestowałem. Ale jest problem z tym, że nie można tego wysypać. Nie wiem czemu, jakiś ten mod fluid może trzeba do moc. Mam, bynajmniej mam jeden, jaki zrobiłem kiedyś z VN-em, ale on nie chodzi. Trzeba właśnie coś pomyśleć nad poprawą i w ogóle, ale to mówię, zobaczymy jak to... Z tego co wiem, to jeszcze niby coś z usychaniem jest, nie tak. Właśnie jestem ciekawy, nie? No ale... O, ludzie pisali, że ledwo co im urosło. Mają usychanie wyłączone, lewo co im urosło, już uschło. To nie wiem jakim cudem, ale ten. Ale ja tą samą mam podstawę od 4 map chyba. I nie wiem, nam jakoś nigdy nie usychało. Więc mówię, może to być spowodowane też patchem, nie? Na przykład. Jak się w ja nie wiem, miałem tak mi tylko, to... tylko mi tak pisali, więc... Wiem. No mówię, to mówię. Zobaczymy wszystko, no po testach. No, jakby miało być teraz test, no bo to na pewno by potrwały te 2 tygodnie, bo trzeba byłoby wejść, wszystkie prace polowe porobić, wszystko zobaczyć, czy działa. Ale no niestety nie było już na to czasu. O dobra, czekajcie, bo kurwa, teraz już mam takie ścinki, że ja nic nie mogę robić. Dobra, no to tam kamery nie będą się ni cholery zgadzać, jak ty co. Znaczy, nie, ja mam ścinki, że nie ucinam i ja mam 60 FPS-u podczas tego, jak mi ścina. No ale to też nie wiadomo jak to jest, bo ja też miałem 60 FPS-ów w grze, ale coś mi się wtedy ścinało i już mi kamera nie zgadzała się. Trochę dziwnie, no ale tak to jest niestety. No to ogólnie zaraz jeszcze się zmienię z Thanasem, chwilę bym sobie potem na Thanas byś tutaj porobił. No czy tym, bo jestem ciekawy jak się tym agregacikiem robi. Ja to i... prawie kończę, że nie? No, w następnym odcinku zobaczymy, albo będzie wapno Yorka, bo jeszcze chcielibyśmy może coś wapnować, albo bierzemy się za siewy, nie? Tak, to jak Thanas, jak już kończysz, nie?
To przyjadź tu, to przyjadź już zaraz tam skończ szybko i przyjadź tutaj. To jeszcze chwilę sobie porobię właśnie John Deere'em, pokażę wam John Deere'ka właśnie jak ładnie wygląda. Bosko. I kurde, ciśnie, no jeszcze to na szybko dzisiaj wstawię, dobrze ten internet jest. Tu mi się dwa razy szybciej to wstawi. A jakiego masz teraz uploada? 1.1.1. Co? No, 1.1 albo 1.1.0 albo 0.9, zależy. Skacze tak często. A się tak jak ja masz. A downloadu jest jedynka. A nie 6? O Jezu, 6, o Jezu, kurwa, sorry. Wariaty. I nie powiem, ja ale śmigo. Kurde, no teraz pobieranie modułów i wszystkiego to jest bajka, nie? Mam go. No my też, 50 to tak wierzę. Uj, przeroty, czy 50 masz tylko jeden upladu? No bo mnie nie ma więcej. O kurde. To i tak ja się cieszę, że przy moim jest ten. Tyle. Biednie. Znaczy w sumie ja mam 25, nie? W nocy mam 50. Ja ogólnie mógłbym wziąć dwójkę upladu, bo jest taka możliwość, tylko że 8 wtedy bym musiał brać 9 dych, a tutaj chyba mi za 6. Zresztą w poniedziałek będę podpisywał nową umowę, to będę wiedział. Bo chyba biorę właśnie tą 6. Ale bekowe tutaj jeździ, to ja pierdolę. Jest ten? Thanos? Gdzie ty jesteś? Jadę już. A jest już? Jo. O sina, jak on się pchała w nim. Co ci się pcha? Grunt pod nogami. Jak to się mówi. Grunt głęboko penetrujący chcesz, to ci mogę pożyczyć z wali trybo, mam tutaj nie, wrócić. Nie, dziękuję. Ale nie, zarobiście choć. Możecie zobaczyć, drugi zestaw do arki. Jejeń. Poczekaj, jejeń, ja już biegnę do... O, jejeń tam, jejeń jest? Znowu jejeń przyszedł. Dobra, daj mnie to. Mieliśmy tutaj orać na dwa zestawy, a... O, jejeń! Uwaga, żeby nie wystresić jejenia. Dobra, rozkładaj się, krzyku. Orka moich dwóch najlepszych pól tutaj. Ale beka, jak można tym sterować z tyłu, nie? No. Sin. Dobra, zmieniamy sobie na... No musimy bynajmniej na serwie tak sobie pograć 20 minut, no, żeby odlagowały serwer doszczętnie. No. Ja zauważam, czym większy ping, tym mniejsze lagi. Serio? No. No bo ja miałem 42, 43, to no, lekko mnie lagowało, zaraz mam 55, 51, 52 i... Płynność jak na następnej wersji chyba będziemy musieli te haszcza wyciąć. Jo. Drzewa, kurna, połamane takie. Widzę, że agregacik tutaj miałeś jebitny, kurna, krzywu. Ruszymy tę ziemię trochę przed właśnie na wiosnę, żeby to nam to, wiecie, ruszyło wszystko później zaraz do siewów i gitarka. Ogólnie no albo w następnym właśnie tak jak mówię, wapno, orka, albo siewy. Siewy już zaczynają, no, siewy będą zajebiste, no bo ten siewnik i big bug i ładowanie, o Jezu. Dobra, poczekaj, tu pole jest... No ja mam motorki wgrane w tym, w ciągniku moim. Udziałam jechać teraz. Czekaj, to pole obok to nie zna... Wiesz gdzie? Tutaj na wprost jak ja patrzę, tam jak jest sub ostatni. Poczekaj, to jest pole, kurna, bym musiał iść zobaczyć. Czekaj, zaraz ci powiem, co to jest za pole. Czekaj, gdzie my jesteśmy? Tu jest gospodarstwo, pole numer 16 jedzie robić. Dobra. Jadziem. O furna. Oho, lag jak jeszcze ten, tu jeszcze ten wiazdek przyciągnę. Ale ślicznie to wygląda, Boże, najlepszą akcję. Szkoda, że ja tą akcję nie dostawiłem na nagrywanie. No trzeba było zostawić. A co ty oraz czy co? No. Trzeba było Boże? Zobaczyć. Stoję. Chciałem gruberek właśnie sobie zostawić. Ej, ogólnie to chłopaki mamy 25 minut zaraz, także myślę, że będziemy za sekundę kończyć, ja idę tam NASA tutaj jeszcze popnę. I biorę się dalej za agregatowanie. Ty patrz, wychodzę pomału, albo nie. Czekaj, lekko cię popnę. Ale się zakopał pięknie, o lololol. Najgorsze będzie to, że jak każdy podczas nagrywania będzie miał lagi, to będzie lipa. A poszli. Już, już. Jaś krzyku. Ale tam idzie, kurna. Mówię, wiosna, trzeba było tym polem wracać i tam przy samym wiasku już wyjechać, wiesz? No jo. A tu już mamy błoto ogarnięte, także jeszcze nam chyba zostało takie jedno. Kurde, ale na tych poprzeczniakach, gdzie wapno leżało tak twardo, że puk nie chce wchodzić. A to ty, a no ta, ty też. Uj, jak się rozpędza z górki, to już zaraz lecę właśnie obroty zobaczyć, mu nie schodzą. Zaraz polecę do chłopaków zobaczyć i będziemy kończyć ten odcinek na dzisiaj. No. Nie no, ten agregat mamy zajebisty, co mogę powiedzieć, wcześniej go nigdy w grze nie widziałem, ale jest jebitny. No zobaczyć, bo tak u mnie jak fajna akcja. Jest taki wspaniały ten agregat, kurde, duży i o to chodziło, żeby tak ruszyć, tylko przed same te małe graczuszki pełno ich jest. 16, to chyba jo. To jest tamto, no bo na końcu tam jest z błotem, to też może... Łączę jak robi. Ogólnie ten. Dobra. Gasimy John Deere'a i lecę do chłopoków. Mów tam i wy, gdzie jesteś ta. 22 jest. Ursus tu kurwa stoi na tym, na podwórzu. Proszę, jak ty na którym polu? Na 16. 16. Widzę.
Wita, to ty na tym będziesz robił co ten? Ale ładnie żeś porobił tu. Opatrz. Ja będę robił tu, jo. Tu. Masz mod pasażera? Masz mod pasażera. Siema, Krzychu. Cześć. Kurde. Pod pachy mu pidzi. Właśnie, pod pachy. Ja pierdzielę, ręka jaka wygięta. Co to jest za pleszcze? Ten, no, ładny węgorz, punkt, ładny punkt. Teraz węgorz. Dobra, olej se tu nie będę ci przeszkadzał, a ty drogi Adamie, ty nasz. A Adam tu ciśnie, kurwa, ten rdza ze skips spryskuje mu. Zobacz, dobrze. Ale zobacz jak on się fajnie przewraca, skuba jak się kopie. Kurde, ale gitara. Ładnie, ładnie to mu idzie. Akurat no ten zestaw lepszy niż tamten. Tamten fajnie szedł, ale mi się tak pięknie kopie z tym modem. Tamten że... bóg macie jebitny, tam w ogóle ile ma koni tamten Jundir? 210, 220 chyba w tej granicy. Oooo, się teraz zakopą. Fajnie, że mają właśnie wgrane te mody orki swoje, co nie? Bo nie mamy tego. Ja to już teraz nie mam zamiaru biegnąć gdzieś daleko, także ja sobie tutaj poczekam na przystanku, będzie autobus niedługo jechał. I mnie zabierze tamtą część mapy, to od razu sobie na piwerka jakieś skoczę i sobie później John Deere'em pojadę robić na pole. A także to by było, kochani, w pierwszym odcineczku na tyle. Drugi odcineczek już jutro u Brączka. Przepraszam za te lagi, ale może uda nam się to ogarnąć jakoś w następnych odcinek jutro będzie również wieczorem. No, bo był Brączka dopiero jutro nagramy. Bo dzisiaj już nie ma czasu i co? I dzięki wielkie za uwagę do kolejnego odcineczka, a biegnijcie łapkami tyle ile chcecie. Tyle ile chcecie, żeby było komentarzy, sami ustalcie. Ja będę szczęśliwy. Dzięki wielkie za uwagę do kolejnego odcineczka. Trzymajcie się, cześć! Na razie. Siema, siema.